Witajcie, Maczki, z tej strony Dragon, w kolejnym odcinku z Hardware 4 na lokacji Red Flat jako Polska. I tak jak mówiłem, kiedy coś nas zaskoczy, to wtedy włączę nagrywanie i od tego momentu będę nagrywać. No i nas zaskoczyło, ponieważ Austriacy chcą z nami pójść na wojnę. Z tego co pamiętam, uzasadnianie celu wojennego przez Focus, znaczy się ogólnie taki, nie powoduje, że gwarancje ich obronią. Nie sądzę, żeby ich gwarancje obroniły. Bo ja już nie pamiętam, jak to wszystko działa, bo raz tak działa, raz nie. To jest zawsze dziwne. Jeżeli chodzi o uzasadnianie celu wojennego na innych, to zapomniałem, że trzeba mieć plus na tym, żeby leciało dalej. Dlatego też nic się nie dzieje. A to powoli rośnie do góry. Patrzyłem też, jak tam w Rosji jest. Jeszcze tak dosyć mało mamy. Mamy tylko 3%. Niedługo powinno nam wlecieć. W ogóle nas Szwecja nie lubi. Dlaczego nas nie lubicie, Szwecja? W ogóle dużo nas i nas nie lubi. Nie lubicie nas za to. Dlaczego nas... Na przykład oni... Jaki wy macie... Konserwatywny, czyli że... Czekaj, czy wszyscy macie czyli... A, nie, wy jesteście liberalni. Czyli demokratyczne państwa mnie nie lubią, chociaż ja sam jestem demokratyczny. Za to, że mam 64. Zdarza się. Szczerze nie wiem, jak to wojna mi pójdzie. Dopiero co konwertuję moją husarię. Więc trochę czołgów mi zostało do wybudowania. No powoli ją po prostu buduję, więc to nie jest jakieś takie, że szybko ona przyjdzie. Muszę poczekać i jak przyjdzie ona, to po prostu już będzie. Nie będzie takiego wielkiego problemu. Więc tak, na razie czekamy. Dopiero co włączyli ten cel narodowy, więc nie wiem kiedy... oni to zrobią. Ogólnie nie wiem, czy wspominałem, że Prusy miały drzewko, ale właśnie ktoś tam mi napisał, że miały drzewko, ale podobno było zbyt OP. Gotów do wymaszerowania! Przez co je po prostu nie dali do gry, bo po prostu było zbyt zepsute. Więc na razie czekamy i zobaczymy, co tam się dzieje. W międzyczasie oczywiście robię jakieś takie dodatkowe cele narodowe, niedługo mi się skończy, więc będę po prostu zbierać się siłę polityczną. Zbieram nadal na fabryki. W ogóle nie wiem, skąd te... ale właśnie widzę, że mi się zrobiło fabryki, gdy się patrzyłem. Ogólnie też mam tutaj operacje, zapewne będę mieć... gdzie to jest? Collaborative Government będę chciał zrobić. Żeby jak najszybciej to po prostu padło, bo to zwiększa nam te punkty kapitulacji, że mniej musimy ich przejąć. A nasz front będzie też taki dosyć mały, więc zapewne tylko Białoruś odpalę i później się jakoś tam rozpocznie. Ja naprawdę nie wiem, skąd oni mają. Też trzeba pamiętać, że możliwe, że to nie jest od razu Declare War, tylko że to będzie coś w rodzaju. Jak to się nazywa? To na pewno oni to robią to, więc to jest 70 dni, więc trochę czekamy. Zapewne to będzie coś. Wypadło mi myśl, co miałem powiedzieć. Sorry. Bo ja coś tam o Rosji zacząłem myśleć, a o czymś innym mówiłem, więc przepraszam. Po prostu mi wypadło. O, właśnie się rozpoczęło. I o kurde, mają trochę dobrą. Więc tak, weźmiemy wszystkich. I tak, na razie naszą rzeczą to będzie po prostu bronienie się. Bo oni też mają strasznie dużo dywizji górskich, ale my mamy trochę czołgów, więc to nie jest jakiś problem.
No czerwony to chyba częściej z po prostu, że my atakujemy. Okej, chcecie wysłać nam dywizję. Bardzo chętnie, wszystkie dywizje dam tu. Idźcie na front. Chciałem odciąć ich, ale zgaduję, że nie dostaną tutaj możliwość przejścia. Nie dali im, oraz widzę śmieszną flagę. Czy to Konstantynopol? Tak, Konstantynopol. Spróbuję ich odciąć, chociaż niestety tam są Węgry. Węgry też są dosyć potężne z tego, co grałem. Ogólnie się zastanawiam, czy mam kontynuować serię z panem z wąsem, czy nie. Bo jedna osoba chce... Myślę, że najpierw zrobię jakąś inną serię, którą ktoś tam polecił mi, jakąś szybką. A później dopiero wezmę coś innego. Okej, dajcie mi tę dywizję. O, jeszcze jedna. Rosowa brygada. Matko, oni chyba mieli włączone nazwy polskie do tych dywizji, trochę takie... What? Okej, Łotwa też chce nam dać dywizję. Na tym polega siła polskiej armii. Po prostu wszystkie marionetki tutaj przychodzą i dają nam dywizję. Jak to wygląda? Nie za ciekawie też. Chyba nic w ogóle nie robiliśmy z... pokażcie mi, co jest z doktrynami. No, zatrzymaliśmy się w pewnym momencie na doktrynach. Okej, okay, więc może będziemy robić po prostu tak po kolei to wszystko. Uwaga! Są dywizje kurskie, więc kurde. Miałem mnóstwo dywizji, przez to, że dostali kory. Nie wiem, w którym miejscu ich zaatakować. Mają tutaj niby po dwie dywizje, tutaj trzy, tutaj o, tutaj są dwie. Jeżeli bym miał pełne czołgi, to nie byłoby problemu, ale nie mam pełnych czołgów, dlatego się boję trochę robić. Okej. To też może być, bo dostajemy bonusy do tego, co chcemy. No ta wojna może trochę być taka trochę dłuższa, dlatego że to... że wcześniejsza też było takie trochę na przetrzymanie, ale akurat dostaliśmy sojusznika. Tutaj to będzie też chodziło o manewry, więc... musimy jakoś tutaj wszystko po prostu poukładać. Jak tam idzie? Nic się nie zmieniło. Gotów, dowódco! Dobra, te 6 dywizji można tutaj trochę odciąć. Chciałem wziąć cały front, byłoby źle. Okej, okay, zostawiam was tu. Ja te 6 dywizji. Macie jakieś powietrze? Nie. Macie. Takie mikro w sumie, dosłownie nic takiego ciekawego. Okej, oddani trochę karabinów. Wzmacniają tutaj tą prowincję, widzę. A jak tam inne? O, właśnie tą prowincję chciałem zobaczyć. Też trochę można wziąć. Jak tam w powietrzu? No, w powietrzu to dominujemy, więc nie jest jakieś mega złe. No, wsparcie mają dosyć dobre. Nie mamy po prostu problemu jest to, że nie mamy żadnych doktryn i w sumie też w górach walczymy, więc to jest
jeżeli chodzi o Czechosłowację, najgorzej ten region. Tutaj widzę, że organizacje to nie stracili. A my dosłownie możemy zrobić coś takiego. I... gotów do wymaszerowania! Ci nie wiem, co zrobili. Naprawdę zostawiliście ich? Pójdźcie ich z powrotem. Potrzebuję trochę odciąć ich i jakoś zmniejszyć ich armię. Tutaj Niemcy atakują. Szczerze wziąłbym te niemieckie dywizje. Ile macie? Quest Forces. 30 dywizji mają. Dobra, wezmę te wszystkie dywizje. Teraz ja się nie pytam czasami. Ja po prostu... Uwaga! Low manpower. Ja czasami po prostu muszę to wziąć na zaufanie. Okej. Tak jest! Gotów! No mamy już 6 armii w sumie, ale dobra. Może być. Okej, okay, przybiliśmy się. I dajcie nam trochę też odpocząć. Niby dlaczego mamy mniej teraz fabryk? Niby jak straciliśmy jedną fabrykę? Jak ja nie lubię, trochę harcowałem przez tą mechanikę dziwną. Wydaje się, że to przez coś związanego z tym i w naszymi marionetkami mamy te fabryki, więc o to chodzi. Dobra, tutaj już się rozstawiamy. Próbujmy jakoś mikro zrobić to. Właśnie jakieś prowincji, co mikro może się jakoś udać tam bardzo dobrze. Uwaga! Okej, wy nie możecie, więc nie bierzcie. Tak jest! A wy tutaj, a tutaj mam sobie prosty front. Na razie sobie radzimy jakoś, ale... ale też w sumie Włochy będą na wyciągnięcie ręki. To, co chciałem zrobić, to właśnie wziąć udział w wojnie z Włochami i przejąć południowe Włochy po prostu. Bo szczerze to oni... na filmie to akurat... północne Włochy zapewne przejmą. I na razie żadnych dywizji nie będzie po prostu. Muszą się rozejść. To nie wszystkie moje pusze będą. Pójdą dobrze, ale na razie, jeżeli chodzi o te rzeczy, dobrze nam idzie. Okej, przybiliśmy się. Chyba tak. Nie, którą? Chyba tak, przybiliśmy się. Atakujcie jeszcze to. O! To możemy zrobić po tym, jak już przejmiemy. Tam odetniemy ich tutaj. Ale to trochę długa droga przed nami. Okej. Okay. Z tego co widzę, mają mnóstwo dywizji. Więc to co trzeba będzie zrobić z wojskiem właśnie tam rosyjskim, to zgaduję, że po prostu będziemy próbować robić stylu takiego, jak to powiedzieć,
dużo dywizji pancernych i będziemy odcinać dywizję. Bo inaczej nie widzę opcji, żeby jakoś tam pokonać. A tutaj w ogóle, jak jeżeli chodzi o Austrię, ile mamy już? Mamy już 44%, dopiero zdałem ich. A mają 68 dywizji max. To my mamy więcej. Dzięki naszym sojusznikom. Najpierw chciałbym podziękować naszym sponsorom. Gdy jedyna opłacalna działalność na YouTube to jest działalność ze sponsorami. Teraz atakujemy góry, dlatego mają tak zmniejszoną. No, musiałbym podziękować Austriakom za to, że Łękoszczyznę nam oddali i tutaj oto za Olzie. W ogóle teraz się na to spojrzałem, pierwszy raz w sumie. Takie, o, ale tutaj jest pusto dosłownie. Jest takie puste. Trochę boli, ale okej. Dobra, wyprostowaliśmy front. Nie jestem z tego zadowolony za bardzo, ale dobrze nam idzie. Okej, was użyję do tego. Okej, Ukraina właśnie wypowiedziała wojnę Rosji. To znaczy, że Rosja za chwilę będzie wojnę mieć z tymi. Czasami to boli, taka głupota, bo oni tak naprawdę nie mają żadnych... Nawet oni nie... Dobra. Możliwe, że oni akurat dołączą, ale nie sądzę, żeby się udało na czas wszystko zrobić. Ogólnie też niedługo będę mieć cele wojenne, więc ta wojna z... Jak my to przegrywamy? Rozumiem, że to nie wszystkie są moje dywizje, ale... Żeby tak przegrać... Cała nasza armia, która tutaj atakowała, weszła się broni. W obłokach nic nie ma. Okej, już jest. No mamy już wyprostowany front, więc trochę trudno będzie nam się przebić. Chyba, że o tutaj wszystkie te dywizje wejdą. Toni jakieś rzeczy. W sumie tutaj moglibyśmy zaatakować. Niech przejdą. W ogóle Niemcy mają już pełne czołgi. A nam ile brakuje? Nadal dużo czołgów. Trochę nie podoba mi się ta wojna, ponieważ mamy uzasadnienie celu wojennego przeciwko tym. I w 85 dni nie wiem, czy się wyrobią, żeby przesłać tam jakąkolwiek poważną armię. Tak jest! Gotów, dowódco! Dobra, na mikro to mi się po prostu to będzie proste. Teraz też pokazuje nam, że z łatwością to zaatakujemy, więc mam plan. Division Steel Preparing, dobra. Poczekamy, jak te wszystkie dywizje tutaj rozejdą się.
No tutaj jakaś minuta będzie, więc możemy sobie popatrzeć. I po prostu włączymy tam szyfr, że tak powiem. I tak zobaczymy. Dobra, niech te wszystkie dywizje tutaj się rozejdą. Jest najgorzej, kiedy te dywizje muszą być wysłane dosłownie na koniec frontu. Dlaczego ryzykowny? Nie powiedziałbym, że ryzykowny to jest plan. Okej, no to czas złamać szyfr. I atakujemy. Widzę wszędzie zielone, które się zamieniło w czerwone, co mi się nie podoba, ale nadal są niektóre punkty zielone. A, to nie jest to. Okej, więc w sumie powoli będziemy ich tam pchać. Popchnęliśmy ich tutaj. Rozetnić ich. Mamy tutaj część armii odciętej. Chyba, że pójdą na ugodę z tymi, ale nie widać, żeby mieli pójść. Dobra, przynajmniej odcięliśmy trochę tych, ale tutaj cała armia. cała armia tutaj będzie węgierska. Przez kogo? Litwę, dobra. Przez Litwę może być. Jakiś event, którego mnie nie obchodzi za bardzo, więc ominę. Ile tam jeszcze? 10 dni. To 10 dni jeszcze nasz push pójdzie. Ile straciliśmy? No, trochę już straciliśmy. Mamy już dwóch asów. Ale nie widzę drugiego. Jeszcze 4 dni, ale w sumie możemy już włączyć. No mógłbym oczywiście robić nadal mikro, ale trochę się denerwuję. O mój Boże, nie. Nie. Co oni niby robią, że... Nie wiem, co oni robią teraz, że przeciwko nam mają.
Czekajcie, po prostu zobaczę, co oni mają na chwilę, tylko chcę zobaczyć. Bo ja nie wiem, który oni mają cel narodowy. Przeciwko, no to ja wiem, że przeciwko temu. Ja nie cierpię, kiedy oni tak robią. Mamy dosłownie taki wielki front do zagospodarowania i mi się w ogóle nie podoba on. W ogóle dlaczego ich widzimy? Czekajcie. Dziękujemy bardzo, nie możecie teraz nic przeciwko nam zrobić. Gdyby to było Declare War, no to to oczywiście by było źle, ale to jest ten do pokutowania, znaczy się Wargol. Zadaje nam to, że dosłownie nic nie mogą przeciwko nam zrobić teraz. Trzy dywizje potrzebujecie swojej armii. Gotów do wymaszerowania! Myślę, że to co mogę zrobić to... Tak. A wam dam od razu, żebyście robili to. Okej, kolejna wojna będzie przeciwko Francji. Na szczęście mam już przygotowane czołgi. Uwaga! Teraz tylko... Baczność! Gotów! Teraz tylko będę musiał czekać sobie na to, żeby one już były pełne. Będę mógł jakoś okrążać dywizję to. Oczywiście manpowera trochę mało mam, ale musiało zginąć trochę Polaków na chwałę Polski. Ale i tak więcej Austriaków zginęło. W ogóle jak tutaj idzie, kiedy? Za kilka dni. A możliwe, że przegapimy to. No i tak nas nie robią już. Okej, uda nam się ich wypchać. Teraz zapewne będę robić o tutaj takie. Widziałem ty. Usuńcie tego. Tak jest! Niepotrzebne nam są dywizje Marines. Okej. Dobra, mamy o wiele więcej manpowera i w ogóle. Tylko słabo jest z tym. Więcej ropy. No już lepiej. No naprawdę. Ja naprawdę nie wiem, jak działa ten cel narodowy. Bo on co chwila się usuwa. Okej. Teraz tych. No i szczerze powiem, jak będzie kolejne... No właśnie, to się zrobiło, do kiedy mamy cel. Wojenne.
nie pokazuje nam ile. Ale przynajmniej Rumunia już ma więcej dywizji. A Rosja prawie zabiła tych i nie dzwonię. I dobrze. I dobrze im tak. Dobrze tym właśnie Ukraińcom. Tylko wiem, że oczywiście teraz będą mieli dosłownie tutaj granicę. Ale możliwe, że zrobię coś takiego, że ja ich właśnie Rosjan zaatakuję, nie wezmę żadnych moich sojuszników. Będę tutaj ich odcinać powoli. Okej, okay. Do kiedy mamy? Piąty... O, to trochę szczęśnie. Okej, okay, jakoś się nam uda. Ci tutaj to w ogóle przegrywają, czy co? Jak to możliwe? Okej. Uwaga! Ile? 25, no to nie jest jakieś mega dużo. To co mogłem zrobić, to jakiś wydać im rozkazy właśnie Fort Attack czy coś takiego. To w sumie mamy dużo tych rzeczy, chociaż już nie. Teraz patrzę na to, to nie mamy już dużo. Okej, to trochę strzałków zejdę i wrócę do karabinów. Ja dosłownie nie wiem, jak tutaj nam się nie udaje tego popchnąć. Okej, ale myślę, że na tym zakończę, bo ta wojna wydaje się być długa, a ci po prostu, jak sami widzicie, mamy non-aggression pact do 41 dosłownie, więc trochę będziemy mieć czasu, więc kolejna wojna to będzie oczywiście z nimi, więc... Był z wami Traveler w Hardzone 4 na podcastie Red Flat jako Polska. No to cześć!